Idą święta, jak wszyscy wiemy, każdy przystraja choinkę, przystrajamy swoje domy, więc my też chcieliśmy przystroić nasze miasto. Myślę, że wiele miast w Polsce również się stroi. Widzimy piękne iluminacje w dużych miastach naszego kraju. Również w Białej Podlaskiej od kilku lat sukcesywnie dokupujemy kolejne iluminacje świetlne. Myślę, że z tego najbardziej się cieszą nasze małe pociechy, bo to szczególnie dzieci z rodzicami przychodzą, robią sobie zdjęcia przy świecących Mikołajach, saniach, różnego rodzaju postaciach, które przy naszych latarniach, w naszym Parku Radziwiłłowskim są pokazywane. To też jest taki gest miasta dla jego mieszkańców, aby iluminacja trwała troszeczkę dłużej niż te przysłowiowe fajerwerki noworoczne. One po kilku minutach już gasną, a ich koszt jest, bym powiedział, porównywalny z tego typu iluminacją i myślę, że to bardziej cieszy oko, nie straszy zwierząt, co też jest ważne, i mieszkańcy są z tego zadowoleni. No pięknie. Bardzo pięknie. Pięknie jest. Tak, bardzo mi się to podoba, dlatego przyjechaliśmy zobaczyć. Marysia, ślicznie? Zacznijmy od centrum miasta. W Białej Podlaskiej na Placu Wolności, oprócz choinki, oprócz Mikołaja, gdzie możemy sobie zrobić zdjęcia, oprócz dekoracji na latarniach, możemy też zobaczyć nową dekorację. To jest duża paczka świąteczna, gdzie możemy sobie stanąć przy niej, przejść przez nią, wejść do środka, zrobić sobie zdjęcia. Następnie, idąc w kierunku deptaka, na deptaku mamy kurtynę, taką jaka była w poprzednim roku, natomiast zostaną jeszcze zamontowane dekoracje, które są choinkami. One będą wychylone na część deptaka. Mam nadzieję, że część osób, która mówiła, że w tamtym roku było troszeczkę za mało dekoracji na deptaku, będzie zadowolona z tego. Przy skwerze na Wojska Polskiego jest postawiony anioł. Mamy nadzieję, że nowy skwer, który jest chlubą teraz tej części miasta, zostanie wzbogacony i spodoba się mieszkańcom. Nowe dekoracje też pojawią się w Parku Radziwiłłowskim. Poza bombką, która zrobiła furorę w tamtym roku, mamy też postacie, które nawiązują do tradycji związanej z Parkiem Radziwiłłowskim. Mamy nadzieję, że będzie to efekt i mieszkańcom się również spodoba. Wszystkie ronda, które mamy w mieście, takie najważniejsze, cztery, zostaną udekorowane oświetleniem właśnie latarniowym i dwa skrzyżowania, ulica Zamkowa z Warszawską i ulica Zamkowa z ulicą Artyleryjską. Mamy nadzieję, że to spotka się z dużym zadowoleniem i aprobatą mieszkańców.